Dzień dobry, nazywam się Nina Drzazga, jestem członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Grębocicach. Ponieważ zbliżają się święta i czas wielkanocny, przed Niedzielą Palmową przygotowuję palmę, która symbolizuje pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Chciałabym Państwu zaprezentować palmę, jaką wykonuję sama i jakie się tradycyjnie robi w naszych regionach. Do wykonania takiej palmy potrzebujemy jako podstawę taki patyk, zależnie od tego, jaką dużą palemkę potrzebujemy. Do tego dokładamy bazie. Następnie potrzebujemy bukszpan, jeszcze inne zielone łodyżki, gałązki. Może to być cis, czy jałowiec, witki wierzbowe oraz trzcinę, która symbolizuje biczowanie Pana Jezusa. Jeszcze potrzebujemy, żeby zwijać, owijać, zaplatać drapwę do przycinania zielonych części gałązek, sekator do przycinania drucików cążki, którymi będziemy owijać kwiatki. Zaprezentuję Państwu, jak zrobić krokusa do palmy wielkanocnej. W tym celu należy uciąć skrepiny pasek szerokości od 1,5 do 2 cm, zależy od tego, jaki chcemy mieć duży kwiatek. Raczej proponuję mniejsze, żeby zgrabnie wyglądały przy mniejszej palence. Taki paseczek tniemy na 3 części. Takich paseczków potrzebujemy 4, żeby zrobić krokusa z 4 płatków. Do tego celu bierzemy na środeczku, przekręcamy i rozszerzamy górną część. I to już będzie jeden płatek. Takich płatków należy zrobić 4. Przekręcamy pół obrotu i tu rozciągamy tak i ukształtuje nam się płatek. Do tego krokusika, żeby ładnie wyglądało, biały środeczek, takiej białej krepinki, nacinamy sobie, żeby były drobne, milimetrowe paseczki. Te paseczki dobrze jest pomoczyć. Ja Państwu tylko pokażę. Nie, wygodniej jest mieć spodeczek z wodą, wtedy nie trzeba ślinić. Tak. I to przekręcamy tu, wtedy one są trwalsze, prostsze, ładniej się układają. Można rozciągnąć w ten sposób. I to jest bazą do środeczka. Wkładamy do środeczka, żeby troszeczkę wystawały, żeby nam nadawały kolorytu. Następnie przykładamy, zakładając za tym pierwszym płatkiem, zakładamy trzeci za drugim płatkiem i zakładamy czwarty. I już mamy krokusika zrobionego. Żeby to zamocować, bierzemy drucik, zamocujemy go ładnie, zakręcamy i już mamy gotowego krokusika. Mogę jeszcze Państwu zaprezentować sposób wykonania takich kwiatków, które też ładnie się prezentują w palmie. Akurat mam tu niebieską krepinę, rozciągamy ją i wtedy pierwszy narożnik zaginamy go powtórnie, ale drugim palcem przytrzymujemy i przekręcamy prawym palcem, prawym kciukiem. I tak robimy następne. I tak robimy następne, aż do zakończenia zakręcamy. Musimy mieć zawsze podwójne, dlatego, że to później nie odstaje, tylko ładnie się układa. I tu już mamy gotową bibułkę do wykonania kwiatka. Ten kwiatuszek, w zależności od tego, co chcemy z tego stworzyć. Czy to ma być kwiatuszek na płasko i zrobiony jak piwonia, czy jakiś inny taki duży kwiatek. I to może być w takiej formie. Ale też możemy ułożyć go w kształcie takiej szyszki. Układamy to wtedy piętrowo, stopniowo schodząc w dół, jak hiacynt teraz wygląda. Przystępujemy teraz do wykonania palmy. Najpierw zawiążemy sobie tutaj drapwę, żeby nam nie zsuwała się podczas
zawiązywania kolejnych elementów. Najpierw będziemy montować wierzbę i bazie, bo to są najdłuższe elementy. Zawiążę sobie, żeby to się nie rozjeżdżało. Przytrzymam, żeby to się nie przeszkadzało po prostu w plecieniu. Piękne bazie. I jeszcze do tego dołożymy trzcinę, bo to wszystko jest elementem rozpoczynania paletki. Okręcamy drapwą, do tego dokładamy bukszpan. Dookoła zaczniemy krokusikami. Żeby ich nie było widać, to przykładamy kwiatuszek, a obok tego przykładamy bukszpan, żeby ładnie schować końcówkę kwiatka. I już mamy raz dookoła zrobione z kwiatkami. Teraz robimy następną warstwę z zielenią. I teraz dołożymy białe krokusiki. Obok tego znowu dodajemy bukszpan. Dalej będzie grubsze. Teraz sobie dokładamy fioletowe krokusiki. Sypią się lepiej. Dokończymy palmę innymi gałązkami, żeby tak ładnie się odcięło, żeby też był inny element dodatkowo w niej. Moja palma wygląda obecnie dołem szersza, górą jest trochę węższa. Jeśli Państwo chcieliby, aby palma była krótsza, należy obrywać te wszystkie listeczki, gałązeczki bukszpanowe. Zostawić łodyżkę pustą. Wtedy nie pogrubia się, będąc coraz niżej. Wtedy mamy jednakową wysokość. Nasza będzie na bogato, będzie ładna, grubiutka na dole, ale jeśli ktoś by chciał mniejszą zrobić, jest na to sposób. Zakończamy, owijając wielokrotnie i później trzeba ją związać po to, żeby się nie rozplotła i można jeszcze zabezpieczyć na końcu drucikiem, żeby nam się nie rozwiązało. Aby wykończyć ładnie palmy, możemy zrobić to z bibuły tak, jak robimy kwiatki, które pokazywałam wcześniej, do szyszek. Więc tym wykończeniem robimy tu dookoła taki wianuszek. Możemy to przywiązać drapwą, a jeszcze dołożymy do dołu całą gałązkę. Schowamy w bibułce. Trochę ją rozciągniemy. Przykładamy, na jaką długość potrzebujemy, przytniemy i też rozciągniemy ładnie, wtedy ona się dobrze układa. Zawijamy, a na złączenie bibułki damy wstążkę. Tu możemy jeszcze podkleić, albo można zostawić również tak. I z tak pięknie przygotowaną palmą maszerujemy na mszę świętą w niedzielę palmową. Poświęcamy palmę. Wesołych świąt!